Dzień dobry moi kochani. Jest niedziela, 17 listopada. Jak widać, dzień zapowiada się ładnie. Księżyc nawet jeszcze widać. Spójrzcie, jak błękitne jest niebo dookoła. Ale tam, gdzie jest słońce, tam akurat są chmury. A takie moje szczęście. Temperatura jest plus 3 stopnie, ale jak widać, w nocy był przymrozek. W przyczepie oczywiście plus 10. Przyjazne. I dzisiaj, ponieważ mocno się nudzę, postanowiłem zabrać Was nad morze. A więc przebędziemy ze sobą kilkaset metrów. Dom zamknięty. Co prawda nie ma tutaj specjalnego ruchu, zwłaszcza w niedzielę, ale jednak nauczony doświadczeniem, kradzież może zdarzyć się zawsze, więc należy utrudniać życie złodziejom. Otworzymy sobie bramę. Trudno robi się to wszystko jedną ręką. No i zasłoniłem palcem obiektyw. I kłódeczka. Dom zamknięty. I ruszamy. Jak widzieliście w jakichś poprzednich materiałach, zakładałem już na nogi gumofilce. 5 numerów większe niż mój naturalny wymiar nogi. Ale jednak mimo wszystko chodzenie w nich sprawia mi ból, więc chętnie korzystam z klapek. I mimo lekkiego przymrozku przy gruncie wędrujemy nad morze w klapkach. Idziemy przez łąkę, która jest bardzo podmokła i bagnista. Dzisiaj rano tam widziałem sarny. Z tego co wiem, w przyszłości wszystkie te, całe to pole będzie podzielone na działki, więc pewnie oglądanie saren się skończy. O, a tu ma potwierdzenie, że jesteśmy na bagnach. Tu jest woda. I tak oto, o, słońce wyszło. Robi się prąd. No słoneczko świeci bardzo krótko i bardzo nisko. Natomiast panel słoneczny, który jest ułożony płasko na dachu, a więc trudno ustawić go, jest na stałe przykręcony do dachu. O proszę, jakie rozlewisko, jakie bagna. Cała ta łąka jest tak podmokła. Panel słoneczny jest płasko, w związku z tym nie da się go jakoś bardziej wydajnie ustawić względem słońca, a słońce porusza się nad horyzontem bardzo nisko. Już będzie niewiele wyżej i zacznie się obniżać. Jest godzina 9, przed 9 rano, więc każdy promyk na wagę ampera. Tutaj są takie kanały odwadniające, w których jest woda. Zastanawiałem się nad tym, czy są w tej wodzie jakieś żyjątka, na przykład ryby. Do tej pory nie widziałem jakiegoś pluśnięcia, ale przyznam się szczerze, że nie przyglądałem się dokładnie. Przeszedłem na razie około 50 metrów i już wchodzę do nabrzeżnego, czy
przybrzeżnego pasa lasu. Jest chłodno, rześko bardzo. Ten las akurat w tym miejscu no jest takim dosyć typowym dla pasa nabrzeżnego lasem, w którym głównie rosną sosny, aczkolwiek tutaj na krawędzi jest trochę drzew liściastych. Natomiast kawałek stąd, w tamtą stronę, znajduje się rezerwat przyrody, którym ten pas leśny jest lasem mieszanym, bukowo-dębowo-sosnowym, bardzo malowniczym, z dużą ilością powalonych drzew. Pokazywałem go Wam na zdjęciach i chyba w filmach, ale z plaży, gdzie leży bardzo dużo właśnie korzeni, pni powalonych martwych drzew. Na pewno zabiorę Was również do tego lasu. Tu jak widać jest trochę takich, no powiedzmy, krzewów liściastych bardziej niż drzew, ale rosną tu głównie sosny, co jest takim typowym obrazem z tego pasa leśnego nad morzem. Natomiast tam jest inaczej. Zabiorę Was tam. Kto wie, może jutro. Dziś idziemy najkrótszą drogą z mojego zimowego leża nad morze. Jestem tu, kochani, zupełnie sam. Ludzi tu jest naprawdę niewielu, zwłaszcza w tygodniu. Choć jestem na dosyć ruchliwej drodze. Mogłoby się nie wydawać, że na takiej drodze może być ruch. Natomiast jest to taki skrót z wsi Karwieńskie Błota, do Karwi i Dębek. Asfaltową drogą jest po prostu nieco dalej. W związku z tym bardzo wielu ludzi jeździ właśnie tędy. Tam do Dębek i tam właśnie jest ten rezerwat, o którym Wam mówiłem, a tam do Karwi. Nie ma tu zakazu jazdy, więc zakazu ruchu. Zawodowy kierowca nie potrafi znaków nazywać. Zakazu ruchu pojazdu, w związku z tym ludzie tędy jeżdżą samochodami. Tutaj jest parking, na który często przyjeżdżają i na tym wyjściu tutaj często można spotkać morsów. To znaczy nie te z długimi kłami, tylko ludzkich morsów, które przychodzą się tutaj kąpać. Spotkałem już kilkakrotnie miłośników zimowych pluskań. No i już za chwileczkę będziemy nad morzem. O, jeszcze kawałek pod górkę. Tu już jest piasek. A chcąc zrobić jakieś zakupy, no muszę tam tą drogą, którą Wam pokazywałem. Najbliżej mam do otwartego sklepu cały rok w Karwi i tam muszę sobie przejechać około 2-3 km w jedną stronę, żeby kupić sobie jedzenie. Póki nie ma śniegu albo nie leje, no jest to nawet przyjemne. I teraz wchodzimy nad morze. No, niestety to się musi zdarzać, nie wiem czemu. I co najdziwniejsze, to jest miejsce, do którego nie da się wejść. Nawet bym chciał podnieść tą butelkę, to musiałbym obejść ten płot, żeby się tam dostać. Nie rozumiem, dlaczego ludzie wyrzucają śmieci, a dlaczego wyrzucają je w miejsca, w których trudno jest je zebrać, tego też w ogóle nie rozumiem. Gdyby rzucił tu, no dobra, dałoby się podnieść. No i wychodzimy, moi drodzy, na plażę. Jak widać, jesteśmy na tej części wybrzeża, na której słoneczko przez cały dzień, aż do zachodu, jest nad lądem. I o, są ludzie z pieskiem. Nie wiem, czy będzie widać, tam są jacyś ludzie z pieskiem. Słońce cały dzień nad lądem i tylko do południa, jesienią, kawałek tam przy samym morzu jest oświetlony. Zatrzymam się, żeby nie czepać kamerą, bo to ładnie wygląda. Pokażę Wam. Tam w oddali jest przylądek Rozewie. W nocy widać błyskającą latarnię. Słoneczko, jak widzicie, jest prawie w całości za lasem. A więc nie oświetla miejsca, w którym teraz stoję. Dopiero tam dalej na plażę
ale musicie przyznać, że ten rodzaj oświetlenia wygląda malowniczo. Przepraszam, nie jestem przyzwyczajony do mówienia. Jestem tutaj sam od wielu, wielu, wielu dni i nie mam z kim rozmawiać. Idziemy do słońca, bo ręka już mi marznie od trzymania tableta, którym filmuję. Księżyc nadal jest widoczny. No bardzo ładne są tutaj widoki. I idziemy. O, już wchodzę w słoneczko. Niestety nie daje ono jakoś specjalnie ciepła. Pogoda jest bezwieczna, więc mam nadzieję, że słychać mnie nieźle i że nie szumi za bardzo. Plaża rozjeżdżona. Przyjeżdżają tutaj motocykle, samochody terenowe, quady. No nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. W sumie bardzo nie szkodzą, więc może niech sobie jeżdżą. I jesteśmy nad morzem. Jak widać, plaża jest czysta. Morze niczego nie wyrzuca, a więc na bursztyny szansa jest niewielka. Aczkolwiek miejsce jest dobre na zbieranie bursztynów na plaży. Kiedy morze wyrzuca bursztyny, na plaży pojawiają się śmieci, takie różnego rodzaju wyrzucane przez morze roślinność, trochę węgla drzewnego i wówczas można znaleźć tutaj również bursztyn. No dobrze, ręce mi już zmarzły, a więc wyłączam kamerę. Mam nadzieję, że taki filmik będzie Wam się podobał. Piszcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, w dół. Kto jeszcze nie subskrybuje, a ogląda, niech da mi sygnał, że ogląda, wciskając guzik subskrypcję. No a jeżeli ktoś chce wspomóc moje trwanie na karwieńskich błotach przez okres jesieni i zimy, może zrobić to na stronie pomagam.pl. Link oczywiście jak zwykle zamieszczę pod filmem. Idą do mnie jacyś ludzie, więc kończę. Tak, wiem, już się z Wami pożegnałem. No i po pożegnaniu samotnie szedłem sobie plażą jeszcze kilkaset metrów, po czym zszedłem do lasu i postanowiłem Wam jeszcze o nim poopowiadać. Kiedy wróciłem do mojej przyczepy, stwierdziłem, że nagranie ma tylko 30 sekund i z jakiegoś powodu kamera mi się wyłączyła, czego nie zauważyłem. I tak się tym faktem zdenerwowałem, że postanowiłem się nie poddawać i wrócić do lasu, by dokręcić Wam materiał o tym bardzo specyficznym i malowniczym lesie. Tutaj mamy dowód tego, że jesteśmy w terenie bagnistym. To las przy drodze, o której Wam już mówiłem. Tam jest morze. Tu jest droga. Las tutaj jeszcze jest głównie sosnowy. Natomiast zabiorę Was do rezerwatu przyrody Widowo. A dokładnie na jego skraj, bo to dosyć daleko. Nie wiem, czy będzie mi się chciało tak daleko iść. Ale pokażę Wam, na czym polega różnica w tym lesie. A więc idziemy w kierunku Dębek. Przeszedłem zaledwie kilkadziesiąt metrów i już zmienił się las. To znaczy, spójrzcie po tej stronie drogi, którą Wam teraz pokazuję. Zobaczcie, jak gęste jest tutaj poszycie, jak dużo jest tutaj paproci. W tym takim typowym współcześnie lesie pasa nabrzeżnego, tym takim sosnowo-sosnowym, całkowicie monokulturowym. Poszycie jest bardzo ubogie, raczej jest to piasek przysypany igliwiem. Tu, jak widać, jest dużo, dużo zieleni. Rosną jakieś krzewy, paprocie. No oczywiście teren jest wyjątkowo podmokły, więc to pewnie temu sprzyja. A już po drugiej stronie drogi
tego poszycia nie ma. Spójrzcie, drzewa są głównie liściaste. Jakieś buki, dęby, tak jak ten. I tutaj poszycie jest raczej ubogie, a całość przysypana jest opadniętymi z drzew liśćmi. Liściami się mówi? Liśćmi? Chyba liśćmi. Także już jak gdyby mamy na odcinku kilkudziesięciu metrów, spójrzcie, tu już widać barwy jesieni, a jeżeli minęlibyśmy to skupisko drzew, które Wam teraz pokazuję, to tam dalej są już tylko i wyłącznie sosny właściwie. Idziemy dalej, dalej będzie jeszcze bardziej malowniczo. No zaparłem się, może dojdziemy do tego rezerwatu przyrody Widowie, gdzie ten las będzie taki bardzo pierwotny, naturalny. Niedziela. A tu dowód na to, że jeżdżą tędy samochody, tak jak powiedziałem, jest to droga, której nie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i jeżdżą sobie tędy samochody. Na szczęście wolno i spokojnie. Przez przypadek włączyłem akurat, więc pokażę Wam. Wchodziliśmy na plażę wejściem numer 6. Tutaj jest wejście numer 9, którym kręcąc ten film, który się przerwał samoistnie, zszedłem z plaży. I tutaj opowiadałem Wam o tym lesie, natomiast nie nagrało się. Na razie odpuścimy sobie morze i idziemy lasem. Proszę spojrzeć, jaki piękny, stary, rozłożysty dąb. To są już te klimaty. Te klimaty, które dalej będą się już tylko pogłębiać. Coraz więcej drzew liściastych. Jak wyczytałem na tablicy informacyjnej, ponieważ nie studiowałem jakoś specjalnie w Google'ach tego tematu, ale przeczytałem tablicę informacyjną. Otóż naturalny las tego rejonu jest właśnie taki. I to są szczątki tego lasu. Las jest dębowo-bukowo-brzozowy z tomieszką sosen. Świerk jest tutaj gatunkiem inwazyjnym i jest wycinany, żeby przywrócić temu lasowi na charakter naturalny. No i stąd rezerwat przyrody Widowo, który ci z Was, którzy bywają nad morzem często, muszą przyznać, że jest to niespotykany widok. Jesteśmy w lesie takim typowym raczej dla nizin w Polsce. Głównie lasy liściaste, drzewa liściaste. O tej porze roku bardzo malownicze. I jak widzicie, tutaj mnóstwo opadłych liści, a kawałek dalej gęste poszycie, paprocie, borówki i kilka innych gatunków roślin. Jest tu ponad sporo rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które są w tym rezerwacie chronione. Idziemy dalej. A tu piękna jesienna gra światła i koloru. Jak widzicie, poszycia jako takiego nie ma. Wszystko przysypane opadłymi liśćmi. Tam jest słoneczko. I piękne kolory jesieni na drzewach, na których można zobaczyć liście żółte, czerwone, ale również jeszcze zielone. Klimat nadmorski jest klimatem dosyć łagodnym, a im bardziej na zachód, tym bardziej łagodnym, więc okres wegetacji roślin jest tutaj nieco dłuższy. I jak widać, leszczyna na przykład ma jeszcze sporo zielonych liści. W przeciwieństwie do klonu, który ma jeszcze dużo liści, ale już całkowicie pożółkłych. Tutaj mamy piękny klon. O, zatrzymam się, żeby
go pięknie, ostro Wam pokazać. Jak widać, tu jest krawędź tego lasu, a tutaj w kierunku morza jest nieco szerzej. Ten las jest bardzo wąskim pasem. To jest między 150 a 200 metrów od nabrzeżnych wydm do pól, które są bardzo podmokłe i raczej nie nadają się do uprawy jakiejś poważnej. Stąd ludzie dzielą je na działki rekreacyjne i na jednej z takich działek ja sobie właśnie przebywam tej zimy. Aczkolwiek są to w dalszym ciągu tereny uznawane za tereny rolne. Nie można tam niczego budować, nie można podłączyć prądu i tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałem, jest tutaj świerk, pewnie będzie niedługo wycięty, nawet kilka świerków. Świerki są stąd rugowane jako gatunek inwazyjny, nienaturalny dla tego lasu. Skoro tak sobie idę i tak sobie gadam, to chciałbym Was zachęcić do nawiązania kontaktu ze mną, ponieważ no zima będzie długa i nudna i pewnie moja zdolność przemieszczania się będzie bardzo ograniczona, a więc trudno będzie mi Wam pokazywać jakieś nowe miejsca. O, piękne, dorodne drzewa liściaste, buki, dęby. Trudno będzie mi Wam pokazywać coraz to nowe miejsca, a jednak chciałbym podtrzymać jakoś Wasze zainteresowanie i wasze i kontakt z Wami. O, i tutaj, kochani, zaczyna się teren rezerwatu. Jest to tablica, rezerwat przyrody Widowo. Już wchodzimy na jego teren. Tak jak mówię, no nie ma tu wyraźnej granicy, ponieważ no już ten fragment, który przeszliśmy razem, już ma taki charakter, aczkolwiek zobaczycie, że dalej będzie o wiele bardziej malowniczo. Choć tu, na skraju, już za tablicą, rosną wielkie, piękne świerki, których tu nie powinno być. Mają być wycięte. Idę pokazać Wam głazy narzutowe. To również wiedza całkowicie bezużyteczna. Jesteśmy oczywiście na terenach polodowcowych, a więc można znaleźć tutaj piękne głazy narzutowe. Nie jest ich dużo. W większości są przysypane przez piasek nanoszony tutaj przez tysiące lat przez morze. Ale jak widać, bywają. Oto dwa z nich. Piękne. Przyniesione hen skądś przez lodowiec. O czym to ja mówiłem? A o kontakcie z Wami. Więc, moi drodzy, jeżeli tylko macie na to ochotę, to ja zachęcam do naprowadzania mnie na jakieś tematy do dyskusji. Najlepiej działają tutaj pytania. Mam bardzo przewrotny i uciążliwy charakter. Myślałem w swoim dosyć długim już życiu na tak wiele tematów, że w swym braku pokory na każdy mam tam coś do powiedzenia i chętnie mówię. A że będę tutaj sam przez wiele miesięcy, to nie chciałbym zapomnieć, jak się mówi. W związku z tym, jeżeli będziecie mnie pytać, sugerować, co mógłbym Wam pokazać, o czym mógłbym Wam opowiedzieć, to ja chętnie to zrobię. A zdecydowałem się, ruszając tą podróż, na upublicznienie mojej osoby i mojego życia i nie zamierzam robić z niego tajemnic. Chętnie
odpowiem na Wasze pytania w zakresie, w jakim będzie to możliwe, bez poruszania zbyt prywatnych wątków mojego życia. No co rozumiem przez zbyt prywatne? No rozumiem te dotykające innych ludzi, którzy niekoniecznie mogliby sobie życzyć, bym o nich w sposób pośredni czy bezpośredni opowiadał. Stąd nie będziemy rozmawiać o mojej sytuacji rodzinnej, o moich byłych żonach, dzieciach, miłościach aktualnych i nieaktualnych, tudzież innych tematach na tyle prywatnych, że dotykają życia innych ludzi. Ich wątki są silnie powiązane z moimi, no i tutaj musimy położyć barierę. Natomiast ja jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące mojej osoby bezpośrednio, moich poglądów bezpośrednio i chętnie będę się z nimi z Wami dzielił, jeżeli tylko taka Wasza wola. Film jest długi, będzie długi, więc ci z Was, którzy dotarli do tego miejsca, widać są ciekawscy, zaciekawieni moją osobą, więc pewnie i pojawią się jakieś tematy do kolejnych filmów, materiały do rozmów, czy pytania, na które mógłbym udzielić swoich specyficznych odpowiedzi. Jesteśmy już na terenie rezerwatu Widowo i zaczynają pojawiać się pierwsze powalone drzewa. Dalej będzie ich znacznie, znacznie więcej. Myślę, że wrócę z tego spaceru plażą. Pokażę Wam, jak te powalone drzewa, pnie, korzenie malowniczo wyglądają z plaży. Tu jeszcze tych drzew jest niewiele. Dalej będzie o wiele, wiele gęściej. No ale już się pojawiają. Ten las jest utrzymywany w stanie maksymalnie naturalnym. Oczywiście drzewa, które zagrażają tej drodze lub się na nią przewrócą, są cięte. Jak widać, są tutaj korzenie po wyciętych drzewach. Tak jak mówię, no chociażby świerki są stąd wycinane. Natomiast im głębiej w ten las, tym mniej widać śladów interwencji człowieka. Jest utrzymywany w stanie zbliżonym, symulującym naturalny las, który kiedyś tutaj rósł w dużej obfitości. Tu, moi drodzy, brzozy, które też są naturalnym drzewostanem tego terenu. Trudno je zauważyć, ponieważ są mocno porośnięte porostami, a więc ta ich charakterystyczna biel nie jest bardzo dobrze widoczna. Widać, są też stare, rozłożyste, jak również nieco młodsze. Ale tak jak powiedziałem, są tu również brzozy, które są również naturalnymi drzewami dla tego terenu. A tu widok na karwieńskie błota. Za pasem lasu jest taka oto bardzo płaska, bardzo równa. O, tak jak mówiłem, jeżdżą tu samochody, właśnie jeden nadjeżdża. Bardzo, bardzo płaski, podmokły teren. Szedłem nieco głębiej w las. Oczywiście szlakiem, który się tu znajduje, nie błąkam się na dziko po rezerwacie przyrody. Staram się nie zakłócać jego spokoju i nie niszczyć. Chciałem Wam pokazać, jak dużo tu jeszcze jest zieleni.
jak dużo liści na drzewach jest jeszcze zielonych. Szczególnie leszczyna ma jeszcze sporo zielonych liści. Zmierzamy teraz w kierunku brzegu morza. Też piękne stare drzewo. Jest to dąb. A tu sosny. Przeszedłem już około 2 kilometrów. Trochę zaczyna boleć mnie noga, więc pewnie tym razem nie pokażę wam tego najbardziej malowniczego obszaru rezerwatu przyrody w Widowie. Zostawimy sobie to na jakiś następny raz. Musiałbym jeszcze zrobić z 1,5–2 km w tamtą stronę, potem oczywiście tyle samo wrócić. Mamy tu piękne, malownicze, wysokie wydmy na samym brzegu. Spójrzcie, jaka góra. I już słychać i widać morze. Siatka, żeby ludzie nie chodzili po wydmach. Wydmy są porośnięte mchem i porostami. Bardzo ładnie. Cały ten teren. O, mamy powalone drzewa. Nie wiem, czy spróbuję. O, rozjaśniło się. Jest tutaj trochę powalonych drzew. Niestety tutaj jest odgrodzone siatką, nie wolno tam wchodzić. I nie da się tutaj w tym miejscu dojść do plaży. Ale to nic, pójdziemy wzdłuż tego płotu i poszukamy jakiegoś wyjścia. Ta dróżka prowadzi na wydmy. Spójrzcie. Są naprawdę wysokie, mają od miejsca, w którym stoję, mają jakieś 10-15 metrów. Drugie tyle jest do poziomu plaży, więc de facto wznoszą się na kilkadziesiąt metrów nad poziom morza. Tutaj cały czas jest ogrodzenie, które nie pozwala dojść na klif, ale myślę, że znajdziemy gdzieś zaraz wyjście. To pokażę wam plażę od strony rezerwatu Widowo. Jest wyjście. Tam idzie się w kierunku drogi, którą szliście ze mną jeszcze parę minut temu, a tu mamy wyjście na plażę i piękny, choć w tym miejscu zdecydowanie sosnowy, las. Piękne są te plamy światła na tych mchach i z opadłych igłach. Tu jak widać las jest taki typowy, czyli tuż przy brzegu morza wszystko jest nadal porośnięte sosnami. O, tam widzę jakieś kilka brzóz. Natomiast zauważcie, że te sosny są bardzo proste. Najczęściej nad morzem są one mocno powyginane przez wiatr. Natomiast tutaj są szczeliste i proste. Nie wiem, czy wiatru tutaj jest mało. Są lekkie. Natomiast w wielu miejscach nad morzem te sosny są takie mocno malowniczo powyginane. No i to, o czym opowiadałem wam, co jest charakterystyczne dla
plaży, dokładnie tego pasu pasa technicznego, tutaj właśnie w miejscu graniczącym z rezerwatem widowo, jest mnóstwo powalonych drzew i pni. Oczywiście drzewa, które przewracają się na plażę, są cięte. Tu mamy wybrzeże, jak widać, już takie typowo klifowe. Wydmy są wysokie, czyli zupełnie inaczej niż w miejscu, gdzie wchodziliśmy na plażę. I mnóstwo korzeni. Tak jak widzicie, drzewa, które przewróciły się na plażę lub groziły przewróceniem się na plażę, są oczywiście wycięte, a ich resztki, gałęzi, pni pozostawione, żeby umacniały pas wydm. Ja już nie będę szedł dalej w kierunku dębek, czyli tam, gdzie teraz patrzy kamera. Tak jak powiedziałem, czuję się już lekko zmęczony. Będę wracał. Natomiast tutaj piękny, klifowy, malowniczy krajobraz. Niestety słabo z pokazywaniem go Wam, ze względu na to, że niestety cała plaża w tym miejscu jest zacieniona. A więc mamy tutaj mało światła. Spójrzcie, ile jest tutaj tych pni, korzeni. Widać tutaj oczywiście rękę człowieka. W większości pnie są pocięte. Ale niektóre leżą sobie naturalnie, tak jak się przewróciły, jeśli przewróciły się w dobrą stronę i nie przeszkadzają plażowiczom lub nie niosą zagrożenia. Tam wyżej widzimy żyjący klif, z którego co roku kolejne drzewa walą się tutaj na to zbocze. Tam widać jeszcze drzewa już przewrócone, a jeszcze z zielonymi igłami. A więc drzewa, które przewróciły się prawdopodobnie w tym roku. Jak wiadomo, wybrzeże nasze w czasach słusznie minionych było usiane różnego rodzaju budowlami militarnymi, jednostkami wojskowymi, stacjami radarowymi i różnymi innymi rzeczami, po których dzisiaj nie ma już śladu. To znaczy, wszystkie te budynki albo zostały usunięte, albo popadły w ruinę w sposób naturalny, na przykład waląc się z takiego klifu. I jak przypuszczam, stąd właśnie tam potężne betonowe dwa kloce, które sobie leżą na plaży. A tu kochani ciekawostka, a wystają sobie z plaży patyki. Ewidentnie wygląda na to, że kiedyś tutaj coś rosło. I w takich miejscach można znaleźć tutaj bursztyn. No dziś, tak jak mówię, plaża jest dosyć czysta, więc raczej się nie spodziewam. Ale kiedy może, jak mówią tutejsi mieszkańcy, stali, sypie różnego rodzaju śmieciem, to wówczas wraz z tym śmieciem na plażę wyrzucany jest również bursztyn. Włączyła się kamera. Bardzo drobne okruszki można znaleźć tu zawsze, no ale są bardzo drobne, niektóre wielkości nieco większe niż ziarna piasku. Ale dla kogoś, kto koniecznie chciałby sobie zabrać nad Bałtyku znaleziony osobiście kawałeczek bursztynu, to te drobiazgi przy odrobinie wytrwałości można znaleźć tutaj zawsze, codziennie i o każdej porze dnia.
Tu potężne właśnie jakieś elementy żelbetowe, które pozostały po jakiejś budowli, która była tam. Tam widać jakiś stary słup energetyczny. No i oczywiście runął klif, a wraz z nim spadły te potężne elementy. Jak się domyślam, w takich miejscach no były to jakieś budowle militarne, których na naszym wybrzeżu było mnóstwo i ich ślady można znaleźć do dziś. Potężne dwa kloce żelbetonu. A byłem tutaj w czasie sztormu. Ci z Was, którzy śledzą dosyć dokładnie moje wypociny YouTube-owo-facebookowe, pamiętają zdjęcie, na którym stoję na tym klocu w moich gumofilcach, zalewany falami, które sięgały aż tam, czyli do podstawy wydm. Kiedy jest sztorm, tą plażą no nie mocząc nóg po prostu nie da się iść. Cała jest zalana falami. I tutaj macie taką linię właśnie, gdzie morze wyrzuca tutaj dużo węgla drzewnego. Jak zapewne wiecie, bursztyn jest żywicą drzew iglastych, które kiedyś porastały miejsce, w którym teraz jest Bałtyk oraz przeciwny jego brzeg. No i prawdopodobnie lasy te często płonęły. I tak przypuszczam, że stąd tak duże ilości węgla drzewnego wypukuje tutaj z dna morza. A wśród tego węgla drzewnego są oczywiście bursztyny. Nie, kochani, tym razem to nie bursztyny, tylko jakieś żyjątka wodne, które mają takie czerwone muszelki. No musicie mi uwierzyć na słowo. Pewnie kiedyś Was zabiorę w dzień, kiedy będzie łatwiej o ten bursztyn i pokażę go Wam naturalnie na plaży, tak jak można go tutaj znaleźć. Niektóre kawałki są całkiem spore. No oczywiście słyszałem od stałych mieszkańców, że zdarza im się znaleźć i kilogramowe bryły. Natomiast no nie muszę mówić, że jest to bardzo rzadkie. Natomiast takie bardzo przyjemne dla dłoni kawałki rzędu centymetra, dwóch czy nawet trzech można tutaj znajdować. Jesteśmy przy wyjściu numer 13. Przypominam, że wchodziliśmy na plażę wejście numer 6. Tam znajduje się moje zimowe legowisko. Tutaj pokażę Wam kolejne korzeniowisko, bardzo malownicze. Jak widzicie, pnie zostały obcięte z tych wywróconych drzew, ale korzenie pozostawione, żeby umacniały brzeg. Jak widzicie, morze jest tutaj bardzo blisko i w sztormie tutaj faszyna, która ma właśnie zabezpieczać rozmywanie tego terenu, ponieważ kiedy jest sztorm, no to te fale dochodzą, zalewają całkowicie plażę. No dobrze. Bardzo to piękne i malownicze. Natomiast przejdziemy się jeszcze kawałek. No muszę przyznać, że jestem już nad morzem wystarczająco długo, by emocje nieco opadły. W związku z tym doceniam piękno tego miejsca, ale już moje odczucia są lekko przytłumione. Po piasku chodzi mi się gorzej, w związku z tym przejdę przez las do drogi i wrócę do
do przyczepy drogą. To będzie chyba koniec tego filmu, kochani. Jest za długi? Jest odpowiednio długi. Miłej niedzieli, trzymajcie się. Dochodzę już do mojego zimowego leża, ale chciałem wam pokazać niedzielny najazd na moje bagno. Jestem trochę jak Shrek. No ale to nie całkiem moje bagno, więc niech ludzie się cieszą niedzielnym spacerem. Sporo ludzi, jak widzicie, w niedzielę tutaj przyjechało. Jeszcze raz do widzenia.